Rozmawiam z panem Romanem Schindlerem. Przyszłam do pana po to, żeby usłyszeć opowieść o pana cioci głównie. Czy mógłby pan coś rozświetlić sprawę? Proszę panią, na tyle, na ile znam historię. No nikt by nie będzie chyba zgodnić. To jest bardzo krótka. Bo ciocię po swoją poznałem dopiero jak miała 100 lat. Przypadkowo dotarłem do artykułu. A może na samym początku powiemy, o jaką ciocię chodzi? No więc ciocia, o którą, na temat której rozmawiamy, to jest zakonnica, imię zakonne siostra Engelberta, pierwsze imię zakonne, która pracowała w ochronce tutaj w Gorlicach. I takie przeróżne historie z nią się działy, nieudokumentowane, potwierdzone przez wielu mieszkańców Gorlic, starszych, którzy jeszcze żyją. A takie no, przedziwne rzeczy się działy, nawet osoby, które z Gorliczanami są, mogą potwierdzać te rzeczy. Natomiast na skutek takich różnych rodzinnych zawirowań nie mieliśmy kontaktu z moim tatą i z moją rodziną do cioci, przez te właśnie historie, takie nawiedzenia różnego typu, więc jak dotarłem do tej gazety, gdzie obchodziła 100 lat i to było takie dość uroczyste i takie czasopismo dwutygodnik Opiekun z Kalisza, przeprowadzam z nią wywiad, no i mnie się udało dotrzeć do tej pani redaktor, która przeprowadzała wywiad z ciocią, telefonicznie co prawda. No i tak nieskromnie zapytałem, niech mi pani powie, bo próbowałem złapać kontakt z ciocią. Tato całe życie chciał, ale mu się to nie udało. Więc żeby jakiś taki spełnić jego życzenie, udało się mnie. I od tej pani redaktor dowiedziałem się, że psychicznie, jak zapytałem, w jakim ona jest stanie, bo to 100 lat, no wiadomo, że to jest już zaawansowany dość mocno wiek. W jakim jest stanie, powiedziała mi, że psychicznie jest doskonałe, jak nastoletnia dziewczyna. Natomiast fizycznie jest już osobą leżącą, bo była po złamaniu biodra. No więc... Przepraszam, a w jakim zakonie ciocia była? Ciocia była, to znaczy zaczęła swoją tą posługę... W Jaśle, później tu. To znaczy w ogóle do zakonu wstąpiła w Jaśle. Z Jasła przyszła do Gor... Ale czekaj. W Dębicy była zgromadzeniu sióstr służebniczek. Dębicy? To znaczy w Jaśle. Bo dalsze jej koleje, które ja już dopiero niedawno się dowiedziałem, że przez Dębice jej wiodły. No. Więc co dalej? Więc stamtąd, jak wstąpiła w Jaśle, trafiła później tutaj, ponieważ rodzice mieszkali w Gorlicach, trafiła do pracy do ochronki w Gorlicach. I tu, a miała straszne... Czyli nie jest to prawdą, co w Gorlicach chodzi opinia, że ponieważ nawiedzał ją diabeł, chciano ją ukryć przed Niemcami i przywieziono do Jasła, bo ja słyszałam taką... do Gorlic. Ja słyszałam taką wersję. Na ten temat nie potrafię powiedzieć dokładnie, jaka była kolejność? Czy pierwsze Jasło, później Gorlice, czy na odwrót? Mhm. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. No w czasie okupacji ukrywano, była Gorlica. Tak, ona wiele osób ostrzegła przed różnego typu zagrożeniami życia. Panią Hermachową Urszulę podobno, tylko że nie skorzystała z tej okazji, żeby uciec, schować się, bo miała rodzinę i no i zginęła. Ale to tak, o tym mówiła pani Gumułkowa w swoim wywiadzie. No wiele osób zawdzięcza jej życie, dzięki niej nie zginęli, bo ich ostrzegła. I w Dębicy też miała. W Dębicy to samo, co się dowiedziałem tak. 2 czy 3 lata temu dopiero. Także tu, a z tego co wiem, to będąc już w Ostrowie Wielkopolskim, już końcówka jej życia, no to tam i później w Żorach jeszcze, przepraszam, wcześniej też na pogrzebie się z tymi osobami spotkałem jej, które przyjeżdżały, utrzymywały z nią kontakt bardzo bliski i bardzo taki serdeczny, szczery. No to samo jedna pani mi opowiadała, że jej córka, która notabene jest w tej chwili organistką,
tą w którymś kościele, leżała już praktycznie na łożu śmierci. Dzięki jej modlitwom, cioci mojej, ona w tej chwili funkcjonuje, była, przepraszam, na pogrzebie. Jest organistą w Żorach, mama jej mi to wszystko opowiadała, mówi, jestem wdzięczna pana cioci, bo to była cudowna osoba. Proszę mi powiedzieć, w takim razie, Jasło, Gorlice, z Gorlic po okupacji. Dębica była w międzyczasie, tylko nie wiem właśnie kolejności. Dobrze, ale skończyła się okupacja, Kraków. Kraków, tak. Tam kontakt opiekowała się siostrą Faustyną. A długi coś pan czas, wie właśnie na ten temat? Więc na ten temat ja nie znam, natomiast opisuje to ten opiekun, bo tam redaktorka z tego dwutygodnika, opiekuna z Kalisza, przeprowadzała z nią wywiad. Już jako stulatką. No więc w tych swoich relacjach, w tych opowieściach opowiadała. Jest to zaznaczone na tej stronie internetowej, którą mi się udało odszukać. Jest to opisane, jak miała ten kontakt z tą siostrą Faustyną, jak się ją opiekowała, bo ona była bardzo poważnie i ciężko chora. Gruźlica. I ciocia Gruźlica, ciocia się ją opiekowała. Później ślad się urwał. Ja idąc właśnie, próbując odnaleźć całą tą koleję jej losu, tą ścieżkę życia, więc dotarłem właśnie, będąc na pogrzebie, że była w Żorach, że znaczy wcześniej w Kraków, później Żory, gdzieś na Pomorzu była. Tak, był ksiądz z Pomorza, który tak zawdzięczał, tak. Że bardzo jej dużo zawdzięczał, dziękował. Tak. Pani też była na pogrzebie? Tak, razem żeśmy byli. Tak, byłam. Ale z jakimi honorami nas, no, siedzieliśmy jak para. Tam było chyba ze 106 zakonnic i księży, no ogrom, nie zrobiliście po prostu ogrom. Nie, jakoś myśmy tak... Znaczy mam zdjęcia, mam zdjęcie, nie za życia, tylko z cmentarza w Trumnie, też, ale z grobu. No, jak została pochowana. Bo człowiek nie miał jakoś ten świetlica, myśmy byli zaskoczeni, że tą ciocię tak szanowali. I tyle, ile osób to nam kondolencje składało. Bo praktycznie ja byłem jedyny przedstawiciel rodziny. Nie było nikogo. Tylko osoby takie, które miały z nią kontakt. Ta opowieść o tej siostrze, która, jak mówili, była opętana, burzy jak gdyby przynajmniej moje wyobrażenie o ludziach mających do czynienia z szatanem, prawda? Bo jak widzi się na przykład egzorcystę, film, to ten człowiek jest po prostu tak niepokazywany tak ciepło, jak pan o niej opowiada i pani, gdzie ten pogrzeb był z wielkimi honorami, tak. Że miała zasługi, że opiekowała się siostrą Faustyną. Po prostu no bo mówi to wszak. Te historie są nieznane. Ja to próbuję właśnie dotrzeć do idąc śladami, żeby zgłębić to wszystko i poznać tą całą prawdę o jej życiu. Bo naprawdę przebogata i przewspaniała. Dobrze, ale musimy wrócić jeszcze do początku, bo tak. Wstąpiła do zakonu. Skąd, kiedy się pojawiła wiadomość o tym, że coś się dzieje takiego niesamowitego i dlaczego? Czy jakiś powód był? Był. To znaczy przyczyn? To znaczy, powód. Znaczy powód z tego, co... Bo z ciocią, którą rozmawiałem, co była młodszą... Bo zakonnica, przepraszam, zakonnica tak. To była siostra pana ojca. Mojego ojca. I ona miała jeszcze inne siostry, tak? To znaczy nie, tam było czwórka ich było. Brat Roman, który w Anglii po wojnie z armią Andersa szedł i już nie miał powrotu do Polski i tam został. Mój tato Stanisław. Druga siostra Józefa w Krakowie, która mieszkała cały czas, tam wyszła za mąż i mieszkała. No i ta ciocia Stefa, bo jej imię rodowe to było Stefania Schindler. Później miała siostra Engelberta, a już będąc w tym zakonie ostatnim, gdzie na końcu, to była siostra Józefa, już, bo to był inny zakon i już jakieś inne imię zakonne przyjęło. Dobrze, a kiedy pojawiło się w jej życiu no, te niesamowite opowieści o diable, o opętaniu?
miała narzeczonego, kochał się. Więc no. Historia była w tak, początek historii był prawdopodobnie, z tym, że powtarzam, to są opowiadania. Ja wiem, tak. Które ja... Z rodziny pan, tak. Ciocia mi to opowiadała. To była podobno przepiękna dziewczyna. Przepiękna. Jako młoda dziewczyna. I Dębicy też ją tak wspominają. I ludzie, do których dotarłem, to samo mi opowiadali. Że to była przepiękna dziewczyna. I normalnie w wieku jako nastolatka, no gdzieś tam chłopcy z różnych stron podchodzili. A gdzieś niedaleko był z kolei ten zakon sióstr tych niepokalanych, służebniczek, przepraszam. I te siostry ją ściągały do siebie. Ten chłopak, który się w niej bardzo kochał, ponoć, ponieważ nic z tego całego związku nie wyszło, ona go zostawiła i zdecydowała się, że wstąpiła do zakonu. Prawdopodobnie ten chłopak popełnił samobójstwo. Z racji takiej niespełnionej zawiedzionej miłości. I on popełnił samobójstwo. I ponoć przyczyną tego wszystkiego to tak ludzie wiążą z tym. No tak, moja ciocia Bilińska Irena, tak, bo tak się nazywała. Zresztą to jest mieszkanka. Zeszłego roku zmarła, mając 94 lata. Czyli także to pamięta bardzo ten okres. Rodzina, tak, to jest, pamięta ten okres i uważam to za bardzo wiarygodne. Taką przekazanie tych relacji. Czyli wtedy się to zaczęło, kiedy ten... Prawdopodobnie tak z relacji właśnie tej cioci. Czy słyszał pan może, jak sama ciocia się z tym wszystkim czuła? Bo to znaczy, musiało być jakieś okropne chyba. To znaczy, no, patrząc na to w tej chwili, to na pewno tak. Z tym, że ja byłem dzieckiem, to więc nie pamiętam tych historii. No właśnie, a dlaczego dziadkowie, pan nie pamięta? Dlaczego rodzice tak nie bardzo mieli ochotę was zapoznać z tym wszystkim? Dziadkowie moi skrywali to. To było jakąś taką okrytą wielką tajemnicą. I nie chciano tego nagłaśniać, publikować, żeby się nie rozchodziło. Mało tego, nawet Kościół był bardzo, bardzo daleki od nagłaśniania tego, bo ja później, już po latach, ksiądz świętej pamięci Micek, to był ksiądz, który mnie prowadził do komunii w latach 50., początku 50. lat. On znał tę historię dokładnie z relacji już księży, bo tutaj księży... Wiem, że tutaj zapisywano, na plebanii była jakaś księga, gdzie zapisywano te wszystkie wydarzenia. Ja księdza Micka sobie zaprosiłam na obiad i chciałam z nim porozmawiać, podciągnąć. Ale mówi, nie ruszajcie tego. Byłem, bo jak już leżała w Ostroje Wielkopolskim, jak z nią chciałem nawiązać kontakt. Mówię, ciociu, przecież jesteśmy tak bliską rodziną, a ja dopiero jak skończyłaś 100 lat, dostąpiłem tej przyjemności, że cię poznałem wreszcie, a jesteś najbliższą przecież moją rodziną, ciocią. No więc mówi, ja tak bardzo chciałam mieć z wami kontakt, ale jakoś nie dane mi tak było do was dotrzeć. I to wszystko potwierdziła to samo ta pani w Żorach, co jak ciocia była, co niby twierdzi, że dzięki niej jej córka żyje, że ona to była bardzo życzliwa i rodzinna osoba. Czy nie wie pan, czy siostra, czyli ciocia wróciła kiedykolwiek do Gorlic, jak wyjechała? Nie, nie, nie. Bo dziadkowie zmarli w 53 roku w Krakowie, obydwoje i babcia moja, znaczy rodzice tej siostry zakonnej i mojego taty, obydwoje w przeciągu jednego tygodnia dosłownie odeszli i tam zostali pochowani. No i jak dziadkowie zmarli, no to już kontakty były bardzo, bardzo takie skąpe, ograniczone zupełnie. Jak długo trwało prześladowanie cioci? Znaczy przez tego szatana. No tego pani nie umie powiedzieć. Ale mówił mi pan wcześniej, że egzorcyści... To znaczy, o egzorcystach to ja się dowiedziałem, bo ja chodząc tutaj do ochronki w Gorlicach, jak złapałem kontakt już z tym stoletnią rocznicą mojej cioci
i z tego opiekuna, z tego dwutygodnika opiekuna, że ciocia żyje, że jest wszystko ok, zacząłem drążyć temat. Poszedłem do ochronki, tu była siostra przełożona w ochronce, która była długie lata też w kancelarii parafialnej. O, jej już nie ma, bo ona już wyjechała z Gorlicy. Ale do niej próbowałem dotrzeć, znaczy dotarłem i bardzo mi się przyjemnie z nią rozmawiało. Prosiłem ją, żeby nie, gdzieś nie zgłębiła ksiąg tych parafialnych, czy ksiąg zakonu, żeby gdzieś jakiś złapać ślad o cioci, o tych nawiedzeniach, o tych historiach wszystkich. No więc była, starała się mi pomóc w Krakowie, gdzieś tam była, tylko że być może żeśmy te zakony, nazwy zakonów pomieszali, bo ona tam zmieniała te zakony, więc może to było przyczyną tego, że mi nie dotarła, ale od niej się dowiedziałem, że ona jeszcze będąc na studiach w zakonie, gdzieś któryś z wykładowców wspominał właśnie o mojej cioci, że były takie historie, że siedziały w ochronce gorlickiej i że księża ją, jak się zaczęło to wszystko dziać, gdzieś ją zabrali, wywieźli stąd, gdzie wywieźli, to tego już nie wiem. Natomiast, że po jakimś czasie na Świętej w Częstochowie, na Jasnej Górze, tam gdzieś jakiś egzorcysta, nie wiem czy raz, czy wielokrotnie, w każdym bądź razie ją wyzwolił od tych takich. Czyli zaczęła historii. Żyć już normalnie. A jak wyglądało wasze spotkanie? To pierwsze. Jak wyglądało? Strasznie sympatycznie. Ja tam byłem 2 dni. Siostry te zakonne przyjęły mnie, nocleg mi zapewniły. Także z ciocią. Mówimy o Ostrowie. Proszę? Mówimy o Ostrowie. O Ostrowie, tak, dokładnie. Więc te siostry zakonne, nawet mam zdjęcia z ciocią, no należała, no, ale świadoma, normalna, no, bardzo serdeczne. I żeśmy sobie próbowali, ja jej próbowałem naświetlić, skąd to, że ja ją dopiero, że jak ma 100 lat poznałem. Według mojej relacji. Ja, natomiast ona mi nie powiedziała mi nic, jak to z jej punktu widzenia wyglądało. Mm-hmm. Także tego mi nie powiedziała. Natomiast ja jej naświetliłem, ciociu, no jest mi ogromnie i powiedziałem też, że tato całe życie chciał do ciebie dotrzeć. Jak mi tato zmarł, chciałem z jego życzenie spełnić. A on miał takie, że no tak. Tato miał ogromny, cały czas pisał, ile listów pisał przez tego wujka do Anglii. Mówię, pisał, Romku, nawet małżona gdzieś to ma te listy, zrób, żebym ja mógł się ze Stefą spotkać, przecież to jesteśmy rodzeństwem. No i ja spełniłem takie życzenie mojego taty, prosiłem, żeby mnie zawieźli, bo jak już się rozmawiałem z ciocią, mówię, ciociu, czy ja bym się, wracam jeszcze do sprawy tego mojego pierwszego telefonu, jej kontaktu, jak się dowiedziałem, że leży w tym Ostrowie i psychicznie jest zupełnie sprawna. I złapałem telefon, więc jak miałem już ten telefon, wykręciłem numer, odebrała nam jakaś siostra przełożona, przedstawiłem się oczywiście, że prawdopodobnie, bo to było z gazet, znaczy z internetu, przepraszam, dowiedziałem się, że leży tam moja ciocia u was, zakonnica, i czy ja bym z nią mógł rozmawiać, czy to jest możliwą rzeczą. Mówię, oczywiście, jak pan chce, to już panu przekażę słuchawkę cioci i pan sobie z nią porozmawia. No i jak dała cioci, bo z telefonu głośno mówiącego słyszałem, jak jej podała bezprzewodowy telefon, i mówię, ciociu, ja jestem synem twojego brata Stanisława. Nie wiem, czy w ogóle wiesz o mnie cokolwiek, ale tato chciał się z tobą spotkać i z kolei, a niestety odszedł już. I chciałem spełnić jego życzenie i z tobą się, czy ja bym cię mógł spotkać, zobaczyć. No więc mi odpowiedziała wprost, mówi, ja czekam na to, przyjedź. No to pięknie. No więc... No, panie, to się tak, diabeł tak, pokierował, człowiek, nie powiedział mi i prysnął. Człowiek taki wrażliwy. Od Poznań. Prosiłem zięcia syna wsiąść się samochodem do Ostrowa, a ten miał takie zajęcia, ten z kolei inne.
No wiem, a pan nie mam się czasu. Spieszyło. A ja no wiem, że 100 lat, no to może tak. Być dzień, dwa, tym bardziej po wypadku. Więc nawet nie wiem, czy powiedziałem żonie, czy nie. W każdym razie wziąłem przybory do golenia, to co najważniejsze, autobus do Krakowa, z Krakowa do Ostrowa. Przyjechałem, ulica Libanowskiego, dokładnie pamiętam. No i przyszedłem tam. Te siostry bardzo, bardzo życzliwe, bardzo, bardzo takie serdeczne. I chce się pan zobaczyć z ciocią. I na piętrze leżała, zaprowadziły mnie, ciocia leżała. No więc zaczęła się właśnie rozmowa i tam kilka godzin się spędziłem. Kilka godzin, mimo że taka była już wiekowa. Znaczy ona wiekowa, natomiast leżąca, natomiast fizycznie, znaczy przepraszam, psychicznie, umysłowo, zupełnie sprawna. Także to, nawet tak się czule za ręce, żeśmy się ściskali. No to całe szczęście, że zdążył pan, prawda? No to było takim pragnieniem taty, a ja się cieszę, że spełniłem to. Tak, a proszę mi powiedzieć, kto pana zawiadomił, że zmarła? Siostry zadzwoniły? To znaczy, informacje o tym, że ciocia nie, że zmarła, to siostry. Bo wspominał pan, że dzięki modlitwom cioci jakaś dziewczyna bardzo ciężko chora, jej mama twierdzi, wyzdrowiała. Tak. To ja bym prosiła o tą opowieść. To znaczy ja dokładnie, znaczy tam wiele szczegółów pani nie powiem, tak, tyle, bo ja ich nie wie. Znam. Tylko ta właśnie mama tej... A tam, gdzie pan ją spotkał? Tam przy... na pogrzebie. Przyjechali. Na pogrzebie cioci tej mojej zakonnicy. Tak. Oni przyjechali, bo oni byli częstymi gośćmi w Ostrowie Wielkopolskim, bo przyjeżdżali do cioci. Odwiedzać ją. To oni byli bardzo zżyci i bardzo tak blisko ze sobą związani. Oni tam, to znaczy kto? No ci właśnie z Żor. Ci ludzie z Żor. Tak, to, ale to była cała rodzina, czy to matka był, z córką, to czy był przyjechał. Tam przyjechał taki mini, znaczy no busik taki, taka wycieczka dosłownie, która przyjechała na pogrzeb. Nie znam, mąż chyba z żoną, z dziećmi, nie znam ich, bo nie tak, mam pojęcia. Tak, ale i co opowiadali? Ale no, z bardzo dobrej strony o cioci, o dobrych jej, bo ciocia tam była, z kolei w Żorach była w zakonie Bormeneuszek. Jest taki chyba zakon, może coś tak. Niedokładnie określam, ale bardzo zbliżony. Bormeneuszek, tam w takim zakonie była właśnie w tych Żorach. I ta rodzina, o której mówię, że są wdzięczni, że dzięki niej ta córka żyje, to było gdzieś zaraz, oni mieszkali obok muru zakonu tych Bormeneuszek. Tak. I oni się tam bardzo przyjaźnili w kościele, czy tam w kaplicy, no nie wiem dokładnie szczegółów, ale no byli tak na co dzień ze sobą zżyci. I przez długie lata od tego okresu, jak była w tych Żorach, aż do śmierci. I pożegnali ją. Co dziewczynie było, nie wie pan? Tam jakiś guz na mózgu. Guz na mózgu z tego, co... Ja tyle usłyszałam na tym pogrzebie, już nad trumną. I cofnął się, czy wycięto? Jest zdrowa, jest organistą w kościele. Gra. Muzycznie utalentowana i wszystko. A jeszcze drugi pan podszedł do nas na pogrzebie. To już żał. Już w Ostrowie Wielkim. Przepraszam, w Ostrowie. Na pogrzebie. Mhm. I mówi, że dzięki cioci ja żyję. To był księdza... Szwagier proboszcza parafii w Ostrowie Wielkopolskim. Mówi, ciocia u mnie była... Ja byłem już umierający. A ciocia powiedziała, czekaj, mówi, 100 dni chodziła do niego do szpitala. 100 dni i się modliła. I mówi, ja tu jestem z wami. Ty masz korespondencję. Mam namiary na tego człowieka. Zresztą mam namiary i do Żor, bo wziąłem adresy. Zresztą oni mi sami nawet dali. Gdyby pan cokolwiek potrzebował, proszę się kontaktować. Jesteśmy wdzięczni i we wszystkim pomożemy. Także mam namiary i do tego pana, który żyje, co jest szwagrem proboszcza. A u tego proboszcza, bo to jest, był kościół zaraz po drugiej stronie ulicy zakonu, gdzie ciocia była. Ciocia miała niesamowite zdolności takie manualne. Polonistką, bo w szkole uczyła. Ale... Ciocia umarła mając lat ile? Bo pan widzę, ma klepsydrę. Tak, no powiem. O, mam nawet. Tak. No ile ona ma lat na klepsydrze? 14 maja 2014 roku odeszła z głębokim żalem.
ale tutaj 19. nie ma wieku, ale z 2013 tak, 101 lat. 101. Zmarła w wieku 101 lat, to znaczy, bo była z 13 lutego 1913, przepraszam. A 11 maja 2014. Natomiast historię, jeszcze wrócę do wątku tego Dębickiego. Jak ciocia była w tym zakonie, przyjechał jakąś karocą, to, to masz gdzieś zapisane, facet. Kareta z bogatym panem. I mówił, jesteś piękna, Engelberto. I to wszyscy widzieli. I to wszyscy wiedzieli. I później ją nie puścili do niego, no, z tego zakonu, spoza bramy tego zakonu. I co się dalej stało, to nie wiem, ale ta pani mama tej właśnie, mówi, byłem świadkiem czegoś takiego, że nawet w Dębicy z Gorlic już widocznie może to jeszcze czyli, ciągło czyli się to dalej. Siostra otoczona niesamowitymi wydarzeniami wokół. No. Krzesła się ruszały jak no, w kościele, jak ona tam była, jak komunię brała. No, tam w Dębicy. A tu w Gorlicach jeszcze to dzieci w przedszkolu, bo ona opiekowała się, to wszystkie dzieci zawołała. Chodźcie dzieci, gdzieś ukryła do innego pomieszczenia i lampa spadła za chwilę. A jeszcze... Czyli przewidno, no, diabła nie było. Kopytkiem jakimś to Hanka Balong, jako małe dziecko pamięta, też mówi, chodźcie dzieci, chodźcie. I że widziały tego diabła gdzieś w szafkę kopytkiem gdzieś dzieci. No, kuzynka moja tam długo... Balongowa z... no. Chodziła do ochronki tutaj i też pamięta te historie takie właśnie z ochronki. Natomiast ja zadałam pytanie, bo mnie najbardziej zawsze nurtowało to, bo skoro wszyscy mówili o diable. Diabeł jest generalnie złą postacią, niedobrą, paskudną i szkodzącą. I zadałam pytanie, czy dzieci się bały? Dzieci się nie bały, uważały to coś za coś zupełnie naturalnego. Pytam się, a rodzice nie bali się posyłać dzieci? Nie. No więc ja się pytam, dlaczego? Nikt mi nie potrafi odpowiedzieć, bo jak się słyszy diabeł i ktoś opętany, to raczej tak się człowiek odsuwa, boi się, prawda? Diabeł to jest zła istota. Jedno dziecko widziało jako małpkę, a drugie znowuż niedźwiedzia. Tak, misia, tak. A jeszcze taką jeszcze jedną historię, tylko ty to gdzieś, nie wiem czy zapisałaś, czy nie, w każdym razie jest w Gorlicach pani, starsza już oczywiście, która studiowała i mieszkała u mojej ciotki w Krakowie. A studiowała... Ale zna pan nazwisko? Znam. Znam, to, tylko no, nie to... chciałbym, nie wiem, czy zechciałaby ujawniać, bo różnie do tego podchodzą. No ale może pan jej zapytać i ewentualnie przedzwonić do nas, jakby chciała opowiedzieć coś. Bo ona studiowała z tą moją kuzynką z Krakowa, lekarką, która już też odeszła, nie żyje. I mieszkała razem z nią w Krakowie. Więc gdzieś taką historię, że gdzieś jechały pociągiem. Nie, trochę. Ciocia twoja, zakonnica, jechała w pociągu z Hanią. To nie wiem co. Z Hanią z Krakowa. Pociągiem i w przedziale zobaczyły na drzwiach obydwie piękne, czerwone róże ułożone w kształcie na drzwiach serca. Róże. Obydwie widziały. I to dwie osoby. To nie jest, że komuś jakieś mam zwidzenia, przewidzenia, tylko... Raz myśmy siedzieli w Dark Pubie tam w tym ogródku i ona podeszła. Ona nam to opowiadała. Że ona była świadkiem, a to, że mieszkała razem właśnie u cioci, to wiedziałem o tym. Bo jej siostrę młodszą znam, to jest moja koleżanka zresztą, nawiasem mówiąc. I przyjemne rzeczy ją spotykały, nie tylko takie złe diabelskie. No. Wszystkich tych szczegółów, wszystkich tych historii nie poznamy, bo masa ludzi odeszła. Ale najbardziej mnie dziwi w tym wszystkim to, że większość tych opowieści są pozytywne. Nie słyszy się takich bardzo złych rzeczy. Zupełnie złych nie ma. Więc większość to są właśnie bardzo dobre. No to gdzie tu diabeł do jasnej pory? Ale księża się bali. To co, ja na razie podziękuję za rozmowę. Być może, że jeszcze będziemy dogrywać.